Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna ufundowała salę komputerową wyposażoną w 21 komputerów w kutnowskiej filii Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi. Ten sprzęt komputerowy oczywiście jest niezbędny do procesu edukacji, dlatego postanowiliśmy i Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej postanowił ufundować taką pracownię, żeby te kadry były kształcone w sposób właściwy i żeby ta podstrefa w Kutnie, która jest jedną z najlepiej działających i najbardziej prężnie inwestorzy tutaj funkcjonują, żeby zapewniała odpowiednie osoby do pracy w tych firmach. Łódzka Strefa Ekonomiczna i kutnowska filia CKU są stałymi partnerami. CKU jest szkołą, która odpowiada na potrzeby firm. Przygotowuje kadry i przygotowuje wcześniej oczywiście program we współpracy z tymi przedsiębiorstwami. Co ważne i bardzo istotne do podkreślenia jest to, że szkoła kształci w systemie dualnym, czyli bierze pod uwagę wszystkie te potrzeby firmy, a jednocześnie praktyki słuchaczy i słuchaczek w szkole odbywają się w miejscu pracy i wtedy tym łatwiej tym osobom przejść od razu na etat do danych firm. W zawrotnym tempie rozwija się technika. Przedsiębiorstwa coraz bardziej kładą nacisk na wykwalifikowaną i otwartą na zmiany kadrę pracowniczą. Dzisiaj zaczyna się walka i konkurencja o to, kto ma lepsze zasoby ludzkie, najlepiej wykwalifikowanych pracowników, najszybciej jest w stanie przygotować tych pracowników do pracy dla tych inwestorów, którzy budują swoje nowe przedsięwzięcia. I rywalizacja na tym polega, już nie rywalizujemy terenami, nie rywalizujemy planami zagospodarowania przestrzennego, bo te oczywiście wszyscy mogą mieć. Dzisiaj dla każdego inwestora, który przychodzi, to numer jeden jest, czy są ludzie, którzy będą u niego mogli pracować. To nie sprawa teraz infrastruktury technicznej, terenu, tylko ludzi. No niestety ludzi, to co kiedyś było tą ideą, no ludzi mamy za dużo, bezrobocie jest, teraz jest to całkiem odwrotna sytuacja. Może i ludzie są, ale niewykwalifikowani i to jest problem. Chcemy jak najszybciej, jak najprędzej pomóc przedsiębiorcom w szkoleniu osób. Dlatego też między innymi powołaliśmy lokalne obserwatorium rynku pracy, o czym pan sekretarz już tutaj powiedział, które będzie współpracować z CKU i naszym, i marszałkowym, że tak powiem, dla pomocy przedsiębiorcom, tak, żeby ta współpraca przebiegała systematycznie, trwale, pomogła przedsiębiorcom zapewnić bardzo dobrych pracowników, co pomoże w walce z bezrobociem, co mówią to nam wszystkim przecież. Rozbudowująca się podstrefa Kutno potrzebuje pracowników, ale stawia na pracowników z wysokimi kwalifikacjami. Tacy pracownicy mogą także liczyć na wyższe pensje. Na koniec złożono podpisy na dokumencie potwierdzającym przekazanie sprzętu komputerowego kutnowskiej filii Centrum Kształcenia Ustawicznego.